Ale jak już tak doszłam do siebie, że się wybudziłam yy, ostatecznie, yy, to mówię, o Boże, w końcu czuję, że mi coś bije, a nie taka pustka, bo normalnie miałam wrażenie pustki w klatce piersiowej. I tak leżałam i się wsłuchiwałam w bicie tego serca. Wakacje przed trzecim rokiem studiów, zaczęłam się gorzej czuć, zaczęły wypadać mi włosy, yy, miałam dłości yy, i miałam takie ogólnie osłabione samopoczucie. I z racji tego poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, wykonać podstawowe badania krwi, które wyszły dobrze, yy, więc yy, lekarz stwierdził, że to jest pewnie yy, przemęczenie, bo pracowałam za granicą na wakacje, żeby zarobić na studia. Ale w październiku, na końcu października bardzo źle się poczułam. Złapało mnie taki silny kaszel, uczucie ciężkości w klatce piersiowej. I jak już przyjechałam do swojego rodzinnego miasta ze studiów, to nie byłam w stanie przejść 200 metrów i poszłam do lekarza pierwszego kontaktu na nocnej opiece. I tam się stwierdziła pani doktor, że mam zapalenie o skrzeli i wymioty są pewnie z powodu silnego kaszlu. Dostałam leki na y, zapalenia skrzeli, przy czym na drugi dzień było tak źle, że y, wezwałam do domu pulmonologa, bo nie byłam w stanie wyjść już y, z mieszkania. I on stwierdził, że żadnego zapalenia skrzeli nie ma, y, dzieje się coś. Innego i że to może krztusiec, bo studiowałam na Uniwersytecie Medycznym, więc miałam styczność z różnymi patogenami. I stwierdził, że to pewnie krztusiec, żeby wykonać sobie prześwietlenie klatki piersiowej i zrobić badania krwi pod tym kątem. Ale jak zrobiłam już prześwietlenie klatki piersiowej, to serce było tak duże, że lekarz pierwszego kontaktu stwierdził, że to niemożliwe, że to moje prześwietlenie i że na pewno to jest pomyłka. Więc dzwonił do szpitala. Yy, ale tam stwierdzili, że na pewno wyniki badania zostały pomylone, więc szybko przewieziono mnie na kardiologię yy, u nas w szpitalu rodzinnym, później na inny, do innego szpitala MSWIA i na końcu do yy, Anina w Warszawie. I tam wszczepiono mi sztuczne komory serca. Lekarz poinformował mnie, że jak otworzono mi klatkę piersiową, serce było tak zniszczone, że wszyscy byli pod wrażeniem, że dożyłam momentu szczepienia sztucznej komory. Przyznam szczerze, że ja śmierci się nie bałam, jako że ja. Tylko zastanawiałam się, jak odbiorą to bliscy. Miałam bardzo dużo przyjaciół, zresztą mam po dziś dzień rodzina. Moje siostry bardzo przeżyły, bo jestem najmłodsza z naszej trójki, mam dwie starsze siostry i one po prostu były pod wrażeniem. Wszystkim się wydawało, że mój tata i moja siostra przekręcają w ogóle to, co się dzieje, że jak to możliwe, że ja miesiąc wcześniej byłam u nich, widziałam się z nimi u nich w domu. A teraz leżę w szpitalu pod sztuczną komorą z napilnej liście do przeszczepienia serca, ponieważ już nie ma innego wyjścia. Będzie wyjście albo przeszczep, albo niestety y, śmierć. Ja leżałam w okresie świąt Bożego Narodzenia. Trudny okres y, czasu, y, kiedy wszyscy świętują, radują się, a ty leżysz w tym szpitalu i... Jedyne, o czym myślisz, to czy dostaniesz to serce, czy go nie dostaniesz, czy lekarze będą na dyżurze, czy komuś się zechce, transplantologowi, jakiemuś, no nie wiem, to może źle brzmi, że zechce, ale czy ktoś podejmie się operacji, na przykład w święta, jeżeli serce się znajdzie, więc towarzyszą na pewno takie. Y Myśli, przyszła do mnie moja kuzynka i siedziałyśmy sobie, rozmawiałyśmy, i wszystko przebiegało jakoś tak gładko. Żaden lekarz się nie przyczepiał ani pielęgniarka, że za długo przebywa. I tak się śmiała, mówi: Ty, chyba ci serce załatwią. Mówi: Zobacz, nikt się nas nie czepia. No i wyszła około 21.00 i e, pani e, doktor, która mnie prowadziła, która e, bardzo się angażowała w mój przypadek, zresztą nie tylko ona. Przyszła do mnie i mówi: Dobrze, już przestajesz pić i jeść, bo rano zabieramy cię na przeszczep. Ja taka mówię: żartujesz do tej pani doktor. No, mówi, nie, nie, już. Mówi: Jak wszystko się powiedzie, to rano zabierzemy cię na przeszczep. I chyba wtedy mi ulżyło, że nie będzie bólu. Że nie będzie tego myślenia, że jeżeli się powiedzie, to super, jeżeli się nie powiedzie, to już pewien etap w życiu nawet innych ludzi zakończę, bo jednak to było dość problematyczne. Ja mieszkam 200 kilometrów od Kutna, Wymaga, przyjeżdżał do mnie codziennie ktoś, więc generowało to koszty, y, stratę czasu, nerw. Więc ja bardzo pod tym względem myślałam, że bardziej myślałam o innych i organizacji czasu innych osób niż o swojej. Jak obudziłam się po przeszczepieniu? Pierwsze co zrobiłam, to popatrzyłam, czy żadne dodatkowe maszyny przy mnie nie stoją, czy nerki nie wysiadły, czy może jednak to serce się nadawało, nie zostałam cofnięta. Ale jak już otworzyłam oczy i zobaczyłam, że nic o mnie nie ma, nie ma dużo lekarzy, tylko jedna pani pielęgniarka, to ulżyło mi. Bo wiedziałam, z racji tego, że już długo leżałam w tym szpitalu, to wiedziałam, że to jest bardzo dobry znak. I w sumie to zasnęłam, bo takie operacje bardzo są męczące, tym bardziej, że to jest długa narkoza, więc organizm musi się zregenerować. Ale jak już tak doszłam do siebie, że się wybudziłam ostatecznie, to mówię, o Boże, w końcu czuję, że mi coś bije, a nie taka pustka. Bo normalnie miałam wrażenie pustki w klatce piersiowej. I tak leżałam i się wsłuchiwałam w bicie tego serca. Z nowym sercem czuję się bardzo dobrze. Pracuję, skończyłam studia, znalazłam miłość. Mam dwa ukochane psy, planuję budowę domu, więc cały czas nie zwalniam. Mam nadzieję, że dobrze spożytkuję ten dar, który został mi podarowany. Według mnie transplantologia jest cudem i nowym życiem. Nie ma nic lepszego niż. Możliwość myślenia i patrzenia na życie po tak ciężkich y, operacjach i po tak ciężkich myślach i przeżyciach, jakie się miało przedł. No bo nie oszukujmy się, że my nie mieliśmy innej opcji. Jedyną opcją i darem była właśnie ta transplantologia, która wyprowadziła nas w ten sposób, że jesteśmy teraz tu i teraz. Możemy przekazywać różne wartości, pokazywać, jak żyjemy, i, i przekazywać, że to życie jest y, super, takie jak było wcześniej. I jak skończyłam to 18 lat, to powiedziałam rodzicom i wszystkim znajomym, że jeżeli coś mi się stanie, to mają brać. Bo wiedziałam, że jestem młoda, zdrowa różne życiowe wypadki chodzą po ludziach. I jeszcze jak już leżałam na tym łóżku szpitalnym, wiedziałam, że będę miała ten pierwszy zabieg, powiedziałam do lekarzy, żeby zadzwonili do taty i pokazali im te, mu ten plastik, o którym zawsze mówiłam że jak coś, żeby wzięli te narządy. Wiedziałam, że może serce się nie przyda, ale inne rzeczy się przydadzą. I ja wierzę w takie różne powiązania, że skoro ja chciałam oddać siebie, dlatego dostałam kogoś kogoś dobrego, kto podarował mi ten dar życia, to nasze serca. Ja chciałabym, żeby od najmłodszych lat yy, uświadamiać dzieci, że jest coś takiego jak przeszczep. Ja mając przeszczep yy, w 2017 roku, dziecko mojej siostry miało dwa latka i ono już wiedziało, że ciocia jest chora i że ciocia wymaga zmiany serca. I dla niego teraz nie jest dziwne, że ja przyjmuję leki, że jeżdżę na badania. Moja chrześniaczka kiedyś w szkole napisała, że bohaterem, jakiego chciała przedstawić, jestem ja, bo pozbierałam się z tego, co mnie spotkało i cały czas się uśmiecham i jestem aktywna. Więc chciałabym, żeby jednak... Mówienie o tym nie zaczynać, jak mamy 18 lat, bo dzieci również potrzebują przeszczepów, tylko uświadamiać od samego początku. Są nawet pluszaczki serca, nerki, kupować dzieciom, przyzwyczajać, że świat nie jest różowy i że każdego z nas może to spotkać.